Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak ostatnio zapowiadałam, porozmawiamy sobie o najgorszych książkach, które przeczytałam w 2020 roku. I tutaj zaznaczam, że będą to książki, które przeczytałam, a nie które koniecznie w tym roku się ukazały. Czuję jeszcze taką potrzebę wyjaśnienia, że oczywiście są to stuprocentowo subiektywne opinie, wyłącznie moje opinie. Tak więc, jeżeli wy którąś z tych książek lubicie albo uważacie ją za dobrą, wartościową, to jak najbardziej macie do tego prawo. Tak jak mówię, no to są tylko moje przemyślenia, postaram się je w jakiś sposób uargumentować, ale nie musicie się z tym zgadzać. To nie jest żaden wymóg z mojej strony, żebyście koniecznie zaakceptowali, znaczy żebyście zaakceptowali tak, ale żebyście się zgodzili z moimi wyborami, no to absolutnie nie. Możecie te książki lubić i mnie nic do tego. Także skoro już to wyjaśniłam, to myślę, że możemy do tego przejść. No jeżeli chodzi o słabe książki, które czytałam w 2020 roku, to nie było ich wcale tak wiele. Ja najczęściej mam tak, i to również sprawdziło się właśnie w tym roku, że czytam mało takich książek złych, mało niestety również książek wybitnych, a najwięcej takich książek, które są po prostu w porządku, które mi się podobały, ale nie zrewolucjonizowały w jakiś sposób mojego świata czytelniczego czy mojego światopoglądu. Ale o najlepszych książkach już było, więc teraz skupmy się o tych najsłabszych. Mam tutaj 5 takich książek, które rzeczywiście uznałam za słabe, które mi się nie podobały. Podobnie jak w przypadku najlepszych, ułożyłam je w kolejności od najmniej najgorszej z tych najgorszych do tej najgorszej z najgorszych, czyli od miejsca 5 do miejsca 1. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ja mam tylko jedną z tych książek, większości z nich po prostu nie mam, no bo skoro mi się nie podobały, to nie widzę sensu posiadania ich na swojej półce, więc większość z nich tutaj po prostu obok będziecie mogli zobaczyć w formie okładki na ekranie. Na miejscu 5 mamy 50 twarzy Tindera Joanny Jędrusik. Jest to książka, co do której również miałam trochę oczekiwań, ponieważ po pierwsze poleciła mi ją osoba, która zazwyczaj poleca mi naprawdę świetne książki, która ma bardzo dobry gust literacki, a po drugie jest to książka wydana bodajże przez Krytykę Polityczną, no to też jest, wydaje mi się, takie wydawnictwo naprawdę z wysokiej półki, które nie wydaje byle czego. To miała być taka błyskotliwa, może trochę też autoironiczna opowieść o randkowaniu, generalnie o randkach w dzisiejszym świecie, o randkach z Tindera, ponieważ autorka Joanna Jędrusik używa tej aplikacji, czy też używała w czasie, gdy pisała tę książkę, umawiała się na randki właśnie za pomocą tej aplikacji i później opisywała to, co na tych randkach się działo, kogo można było spotkać, jakie relacje nawiązać. To dla mnie było takie interesujące społecznie, ponieważ ja Tindera nigdy nie używałam ze względu na to, że od 11 lat jestem w stałym związku, więc po prostu tej aplikacji nigdy nie potrzebowałam, ale jestem zainteresowana tym, jak to działa, jak współcześnie, może jak to brzmi, jakbym była strasznie stara, ale po prostu no ja nie chodzę na randki, tak, więc ja nie wiem, jak wygląda randkowanie w dzisiejszych czasach i było to dla mnie po prostu ciekawe pod tym kątem. Myślałam, że to też będzie coś takiego naprawdę błyskotliwego, zabawnego, coś takiego, wiecie, no po prostu przyjemnego do czytania i tak też się zapowiadało, ten początek nawet nie był zły. Autorka całkiem fajnie to opisywała właśnie, jak te wszystkie randki przebiegają, jakie wnioski na podstawę tych randek wyciąga, jaki typ ludzi można spotkać właśnie w internecie. Natomiast to wszystko zaczęło schodzić na dalszy plan i to, co wysuwało się na pierwszy plan, to były jej doświadczenia seksualne, jej jakieś w ogóle wyśmiewanie wręcz tych mężczyzn, których ona poznawała przez Tindera, krytyka w ogóle na każdym poziomie tych ludzi, takie bardzo bez klasy to mi się wydawało ostatecznie. Tutaj też było bardzo dużo wulgaryzmów, które na początku wydawały mi się takie na miejscu, takie, które podkreślały właśnie tę autoironię, podkreślały tą jakby błyskotliwość tej historii, natomiast później tych przekleństw było tyle i one były tak bez sensu używane. Ja generalnie do przekleństw nic nie mam. Wręcz lubię, kiedy pojawiają się właśnie w jakimś tekście przekleństwa, jeżeli one mają sens. Natomiast tutaj w pewnym momencie one totalnie przestały mieć sens, zostały wrzucane po prostu jak przecinki. Było to wulgarne, niesmaczne. Nie było w ogóle zabawne, a wydaje mi się, że autorka właśnie siliła się na taki strasznie zabawny, luzacki ton. No, w mojej opinii totalnie to nie wyszło i ja pamiętam, że jak czytałam tę książkę, jak skończyłam ją czytać, to napisałam taką bardzo długą opinię właśnie na temat tej książki, ale ostatecznie stwierdziłam, że chyba jednak w ogóle nie ma sensu poświęcać na to czasu i jakby skasowałam to wszystko i nie mogę sobie właśnie teraz do tego wrócić niestety, bo nigdzie tego nie mam zapisanego, a szkoda, bo czytałam tą książkę chyba w styczniu 2020 roku, więc rok temu i nie do końca wszystko dobrze pamiętam i może gdybym miała tą opinię, to mogłabym się jakoś na niej podeprzeć. Natomiast uważam, że to jest słaba książka, bardzo źle napisana, bardzo w złym świetle przedstawiająca samą autorkę, bo ona chyba chciała tak naprawdę ośmieszyć trochę te randki na Tinderze, a ostatecznie ośmieszyła według mnie samą siebie. Bardzo niefajny język, te wulgaryzmy właśnie zupełnie bez sensu, tak wrzucane tylko po to, żeby, no nie wiem właściwie, żeby poczuć się chyba fajną. Totalnie nie polubiłam autorki, a raczej tego, jak ona się przedstawiła w tej książce. No nie, nie, ta książka była słaba i widziałam, że ostatnio wyszła nowa książka właśnie Joanny Jędrusik, ale no nie będę jej
jej czytać, bo po prostu jestem zrażona do jej stylu pisania i do jej jakby podchodzenia do tematu właśnie po książce 50 twarzy Tindera. Na miejscu czwartym mam książkę, która była dosyć popularna przy okazji jej premiery, czyli również gdzieś w pierwszej połowie roku. Jest to książka Witchborn. Mój problem z tą książką jest taki, że naprawdę niewiele brakowało, żeby to był mój DNF, ponieważ ja się przy tej książce straszliwie nudziłam. Według mnie tam się kompletnie nic nie działo i przysięgam, że gdybyście teraz zapytali mnie, o czym ta książka była, to ja nie byłabym w stanie wam powiedzieć. Jedyne co pamiętam, to że właśnie mieliśmy tam córkę czarownicy i akcja rozgrywała się mniej więcej w czasach panowania królowej Elżbiety I. I to wszystko, co ja pamiętam z treści tej książki. Pamiętam, że czytałam ją bardzo długo, bardzo się męczyłam i właściwie nie rozumiem, dlaczego dokończyłam ją. Ja po prostu nie lubię zostawiać książek niedokończonych. Rzadko kiedy porzucam książki. I chyba tylko właśnie z takiego własnego przekonania, że muszę książkę skończyć, doczytałam ją do końca. Muszę się swoją drogą w ogóle pozbyć z tego nawyku, bo po prostu marnuję przez to czas i Witchborn uważam za zmarnowany czas z tego względu, że to jest książka o niczym dla mnie. Ona totalnie mnie w żaden sposób nie porwała, nie zaciekawiła, w ogóle nie kupiłam tych realiów. Dla mnie te realia nie były w żaden sposób wiarygodne. Nie uważam, żeby autorowi dobrze wyszło właśnie to kreowanie świata w tej konkretnej epoce. I tak jak mówię, ja po prostu tej książki nie pamiętam. Ona totalnie nic po sobie nie zostawiła i no, równie dobrze mogłabym uznać, że jej nie czytałam. Po prostu tak mało ją pamiętam. Na miejscu trzecim mam książkę, o której mówiłam całkiem niedawno na kanale, bo w listopadzie, przy okazji Nonfiction November, i jest to książka Polska przydrożna Piotra Mareckiego. Jest to książka, która miała pokazywać polską wieś z trochę innej perspektywy. Miała to być taka książka troszkę zabawna, taka książka trochę na przekór wszystkiemu, mam wrażenie. Natomiast dla mnie ta książka jest taką książką wydmuszką. Nie dość, że połowa tej książki to są fotografie, to ona sama w sobie jest jeszcze bardzo cieniutka, więc tam treści jest tak naprawdę jak na lekarstwo. A sama ta treść według mnie nic nie wnosi, ponieważ tam, no, też nie chcę się rozwodzić, bo ja o tej książce mówiłam na kanale, więc możecie ten film znaleźć, ale generalnie autor wybiera się w podróż samochodem przez chyba 2 tygodnie, jeździ po Polsce przydrożnej, tak jak w tytule, to znaczy po takich wsiach, miejscowościach, których nawet nie ma za bardzo w Google Maps i on korzysta z takiej mapy papierowej, no i jeździ i opisuje to, co widzi. I mnie się wydawało, że to może być coś ciekawego pod tym kątem, że rzeczywiście pokaże nam jakąś taką polską wieś, jakiej my nie znamy, o jakiej nie myślimy, mieszkając w mieście na co dzień itd., itd. dalej. Natomiast tam nie ma nic, tam nie ma w ogóle ludzi, tam nie ma żadnej historii. On jeździ i opisuje to, co widzi, i to dosłownie. Generalnie nie jest zainteresowany jakby historią tego miejsca, do którego trafia, ani ludźmi, którzy tam mieszkają. Kiedy już pojawiają się jakieś opisy ludzi, to zazwyczaj opisuje ich w taki bardzo pogardliwy sposób. Na przykład mamy sytuację, gdy kobieta wynajmująca mu mieszkanie, a właściwie bardziej piwnicę, nazwana jest przez niego chyba Fritzlem Szlafroku, czy coś takiego. No, są to takie rzeczy trochę nie na miejscu, wydaje mi się. Mnie się ta książka nawet nie to, że nie podobała, ona po prostu jak dla mnie jest o niczym. Ja totalnie nie rozumiem celu, w jakim autor napisał tę książkę. Znaczy, może nie to, że nie rozumiem celu, bo wydaje mi się, że wiem, co chciał przekazać i co miał na myśli, ale ja tego nie kupuję. Według mnie to nie wyszło i mi się to nie podobało jako czytelnikowi. I tam na końcu, to też już właśnie mówiłam, pada takie zdanie od jego narzeczonej, z którą on rozmawia przez telefon, że w tej książce brakuje jakiegoś pleple. I ja wiem, że zamysłem autora było to, żeby tego pleple właśnie nie było, ale dokładnie tak, jak powiedziała ta jego narzeczona, tego brakuje. Tam nie ma absolutnie żadnego komentarza od autorskiego, tam nie ma żadnej refleksji. No nie ma tam nic, tam jest tylko to, co jest pokazane na zdjęciu, jest później opisane tak, jakby ktoś po prostu opisywał zdjęcie. Tak więc dla mnie ta książka, no niestety jest niewypałem pod tym względem, że jest totalnie o niczym. Miała być czymś takim prowokującym chyba, tak ludzie mówią. Miała być też czymś takim trochę wyśmiewającym właśnie życie w wielkim mieście. Jak dla mnie to totalnie nie wyszło. Ja tego kompletnie nie widzę i nie polecam tej książki. Na miejscu drugim wydaje mi się, że rzecz trochę kontrowersyjna i myślę, że mogę od was w komentarzach za to oberwać, a jest to książka Pod taflą Louise O'Neill. Jest to bardzo zła książka i tu już nawet nie chodzi o to, że ona po prostu mi się nie podobała, tylko ja uważam, że ona obiektywnie jest zła, jest też trochę krzywdząca i jest po prostu źle napisana. To jest książka, która jest retellingiem Małej Syrenki. Miała to być taka właśnie bardzo feministyczna powieść, feministyczna historia o Małej Syrence. Myślę, że Mała Syrenka jakby z zasady nie jest historią feministyczną, ponieważ mamy Syrenkę, która porzuca całą swoją rodzinę, całe swoje dotychczasowe życie, wszystkie swoje wartości, tylko po to, żeby dostać się na ląd i poślubić mężczyznę, którego widziała na oczy raz i twierdzi, że jest to wielka miłość. To jakby nie zostaje zmienione w tej książce, więc już samo to pokazuje dla mnie, że to nie może być książka feministyczna, ale po kolei. Zacznę może od tego, że według mnie jest to książka po prostu bardzo, bardzo źle napisana. Dialogi są strasznie infantylne, strasznie takie nienaturalne. Bardzo mi zgrzytały te wszystkie wyrażenia, które zostały tam użyte, sposób, w jaki te zdania zostały skonstruowane. Nie wiem, na ile jest to kwestia tłumaczenia, a na ile kwestia oryginału, ponieważ książkę czytałam w języku polskim, więc nie wiem, czy to po prostu jest wina przekładu, czy autorka tak pisała w oryginale, ponieważ nie miałam możliwości tych tekstów porównać. Natomiast styl pisania bardzo mi nie pasował. Uważam, że był strasznie, no przede wszystkim infantylny. Tę książkę czytało się jakby to napisało dziecko według mnie, jakby to było szkolne wypracowanie. Naprawdę tutaj był w ogóle pierwszy mój zgrzyt na linii czytelnik,
autor bądź tłumacz. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, to ja pamiętam, że gdy ta książka miała premierę, to w ogóle była bardzo głośna premiera, wiele osób tę książkę polecało, ja wiem, że wiele osób tę książkę uwielbia, ale też pamiętam wiele takich zarzutów, że jest to książka, która w bardzo złym świetle przedstawia mężczyzn, że to był taki feminizm, w sensie, że wszyscy faceci są źli i kobiety są dobre i tyle. Według mnie jest wręcz odwrotnie, to znaczy ja uważam, że to kobiety w tej książce są fatalnie przedstawione. Kobiety są po prostu tak źle nakreślone w tej książce, że no gorzej się chyba nie dało. Nie trzeba daleko szukać, bo mamy naszą główną bohaterkę, Gaję, która w ogóle bez zawahania porzuca swoje siostry i swoją babcię, doskonale wiedząc, że będą wobec nich wyciągnięte konsekwencje tego, że ona uciekła. No i właśnie ucieka na ląd po to, żeby rozkochać sobie mężczyznę, bo jej się wydaje, że ona go pokochała właśnie widząc go raz. Jakby w ogóle nie patrzy na te konsekwencje, które z całą pewnością spotkają jej siostry, jej babcie, w ogóle nie patrzy na swoich bliskich, tylko właśnie pędzi za takim swoim jakimś dziwnym w ogóle marzeniem. Nawet to nie jest marzenie, nawet nie wiem jak to ująć, więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia jest taka, że jest to bohaterka, która w ogóle krzywdzi samą siebie właśnie po to, żeby zdobyć mężczyznę, więc nie wiem, gdzie tu ten feminizm. W tej wersji mieliśmy utratę głosu tu raz, ale również za każdym razem, kiedy Gaja chodziła po lądzie, to krwawiły jej stopy. I ona jakby na to nie zważała, znaczy bolało ją to oczywiście, co wieczór robiła sobie jakieś układy na te stopy i tak dalej, ale to zupełnie nie przeszkadzało jej w tym, żeby dalej próbować rozkochać w sobie Oliwiera, bo no, wydawało się, że to jest wielka miłość. Tak więc krzywdziła samą siebie po to, żeby zdobyć mężczyznę, którego, przypominam, widziała w życiu raz. Poza tym idzie też po trupach do celu, to znaczy mam tutaj na myśli sytuację z początku, gdy właśnie jest ten wielki sztorm, w którym ginie, uwaga, narzeczona Oliwiera, a ginie z tego względu, że Gaja bez zastanowienia pozwala, żeby Viola po prostu się utopiła, po to tylko, żeby uratować znowu mężczyznę swojego życia. I tym samym narusza też taki bardzo kruchy pokój, który został wypracowany z Wiedźmą Morską, z Seto, który był wypracowany przez lata, nad którym zresztą chyba jej matka pracowała. Zupełnie bezmyślne zachowanie, zupełnie takie zachowanie egoistyczne, w ogóle nie patrząc na to, co się stanie z innymi osobami, z innymi syrenami, osobami, przez to, co właśnie robi Gaja. Tak więc główna bohaterka według mnie to jest fatalna postać. Jedyna postać, którą ja w ogóle byłam w stanie w jakikolwiek sposób znieść w tej książce, to jest właśnie ta Wiedźma Morska, czyli Seto. Ona wydała mi się taka najbardziej normalna, powiedzmy. No ale właśnie te wszystkie wątki, te wszystkie sytuacje sprawiły, że ta książka bardzo mi się nie podobała. Na końcu też mamy taką scenę walki, gdzie te właśnie wszystkie syreny przeciwstawiają się takiej patriarchalnej mocy syrenów. I tam jest taka przemowa Gai właśnie, gdzie ona tak nagle pokazuje swoją przewagę nad jej ojcem, to jak ona się już go nie boi i tak dalej. I ta rozmowa, znaczy ten jej monolog właściwie, też jest tak po prostu absurdalny, tak źle napisany, tak infantylny, że wręcz aż groteskowy. Mi jest naprawdę ciężko zrozumieć, dlaczego ta książka podoba się tak wielu osobom, bo już abstrahując od samej treści, to ona jest po prostu fatalnie napisana. Także to jest książka, która bardzo, bardzo mi się w tym roku nie podobała. I na tym podium, na którym chyba nikt nie chciałby się znaleźć, jest książka polskiego autora, a jest to książka Marcina Margielewskiego, Była arabską stewardesą. To jest książka, o której ja mówiłam już sporo, ale właściwie chyba nie na BookTube, chociaż na pewno jest o niej w podsumowaniu listopada. Ale pokazywałam Wam sporo fragmentów z tej książki, zresztą jak widzicie, ja tutaj sporo mam zaznaczone, na moim Instagramie, ponieważ kiedy ja czytałam tę książkę, to no ja nie mogłam po prostu uwierzyć w to, co czytam. Generalnie tutaj mamy historię kobiety, która zatrudniła się w arabskich liniach lotniczych, tam poznała jakiegoś bogatego Araba i od tego momentu zaczyna się po prostu największy koszmar jej życia. No wiecie, generalnie takie książki, ja uważam, że one są tworzone na zasadzie wywołania sensacji, na zasadzie wywołania skandalu i po to, żeby po prostu się sprzedawały, bo z jakiegoś powodu ludzie lubią czytać takie rzeczy, tylko nie potrafię zrozumieć, bo wszystko w porządku, skoro daję Wam to rozrywkę i lubicie czytać takie historie, to okej, czytajcie sobie. Tylko to, co mnie najbardziej boli, to to, że ta historia zaklasyfikowana jest jako literatura faktu. Ja nie wiem, jak można uznać, że to jest literatura faktu. Tutaj w ogóle nie ma żadnego podparcia, poza tym, że autor twierdzi, że zgłosiłaś do niego taka osoba i opowiedziała mu swoją historię. I to jest jakby jedyny dowód wiarygodności tej książki, więc ja tego totalnie nie kupuję. Tym bardziej, że ja też mam doświadczenie bycia arabską stewardesą i wiem, jak to wygląda w rzeczywistości. Chciałam tutaj odbić wszelkie komentarze typu to, że tobie się coś nie przytrafiło, to nie znaczy, że to się nie zdarza. Jasne, że nie. Być może podobna historia kiedyś się komuś wydarzyła. Natomiast w tej książce jest to przedstawione tak, jakby to była absolutna norma, jakby to się przydarzało każdemu, kto jest na tyle szalony, żeby w ogóle wyjechać i zamieszkać w Dubaju, a tak nie jest. I tutaj w ogóle też jest wspomniane, że ta praca to jest w ogóle największy koszmar, no straszny to był koszmar, naprawdę. Tak jak mówię, ja nie chcę oceniać, bo być może komuś kiedyś się taka historia przydarzyła, no może nie słowo w słowo taka, ale podobna. Jasne, jest to możliwe jak najbardziej, natomiast nie jest to standard, nie jest to tak, jak to jest przedstawione w tej książce, coś, co dzieje się normalnie.
W tej książce jest również mnóstwo nieprawdziwych informacji, które ja mogę zweryfikować na zasadzie takiej, że są na przykład omawiane kwestie tego, jak wygląda lot, jak przebiega lot, albo kwestie tego, co można, a czego nie można do Dubaju wwozić. I ja po prostu wiem, że to jest nieprawda i skoro wiem, że autor kłamie w tak drobnych i w ogóle nie ważnych rzeczach, to ja mam problem z tym, żeby zaufać mu w tym, co opisuje dalej i po prostu mu nie wierzę, bo nie ufam jego wiarygodności. On nie jest dla mnie w ogóle wiarygodnym autorem, wiarygodnym pisarzem. Tak więc ja uważam, że ta książka to jest tak bzdur. No tak jak widzicie, mam tutaj sporo cytatów i te wszystkie cytaty to są właśnie cytaty, które są bzdurne. Główna bohaterka jest również tak głupia i naiwna, ponieważ mamy tutaj szereg sytuacji, które dzieją się wokół niej i ona sobie za każdym razem to próbuje wytłumaczyć i te wytłumaczenia są tak głupie. Tutaj będzie spoiler dotyczący jednej sceny, także jeżeli nie chcecie wiedzieć, to przewincie sobie do momentu, który gdzieś tutaj Wam wyświetlę. Natomiast mamy tutaj sytuację, w którym główna bohaterka zostaje najpierw ućpana, a później zbiorowo zgwałcona. I ona się później budzi, ma jakieś przebłyski z tego, co się wydarzyło. Widzi na swoim ciele siniaki, zadrapania, no widzi, że coś było nie tak. Po czym jej ukochany tam wróci, mówi do niej, o bąbelku, przespałaś tam całą noc i tak dalej, że spałaś jak zabita i w ogóle. I ona twierdzi, że nie, no to na pewno jej się przyśniło, to na pewno nie była prawda. No i ona właśnie w taki sposób sobie tłumaczy takie sytuacje. Tak więc to jest mnóstwo takich totalnie absurdalnych przykładów. I to jest kolejny przykład książki, która jest fatalnie napisana. Te dialogi są tak durne, że no, tego się po prostu nie da czytać bez takiego poczucia zażenowania. To jest po prostu tak źle napisane i tak przekoloryzowane, tak przedramatyzowane, że ciężko mi mówić o tej książce bez emocji. Jestem Wam winna jeszcze film o niej, właśnie uwzględniając te wszystkie znaczniki i postaram się ten film nagrać. Bardzo chciałabym to zrobić. Natomiast no, przejdźmy najpierw przez te wszystkie filmy podsumowujące, więc może gdzieś w lutym postaram się taki film nagrać. Muszę się też do niego dobrze przygotować właśnie, przejść jeszcze raz przez te wszystkie znaczniki, zastanowić się, co dokładnie chcę powiedzieć, ale generalnie jest to bardzo słaba książka i po prostu ja nie mam nic do tego, jeżeli takie książki lubicie. Chodzi mi tylko o to, żebyście nie traktowali takich książek jako jedynego źródła informacji na temat życia na Bliskim Wschodzie, bo to jest książka szkodliwa pod tym względem, że ona bardzo pogłębia stereotypy, które my mamy i tak już bardzo duże na temat islamu, na temat tej kultury. I jasne, dzieją się tam złe rzeczy, jasne, jest to nie jest to kultura idealna i jest mnóstwo potwierdzonych historii rzeczywiście strasznych z tamtego regionu świata. Natomiast no, nie jest to tak, że kiedy ktoś jedzie tam z Europy, żeby tam zamieszkać, to od razu przeżywa koszmar. Absolutnie tak nie jest. Tak więc po prostu czytajcie takie książki naprawdę z przymrużeniem oka i nie traktujcie ich jako źródła wiedzy na ten temat, bo po prostu nie są tego warte. Doszliśmy do końca, ja aż się po prostu cała zgrzałam z nerwów. Tak jak wspomniałam, są to wyłącznie moje własne opinie na temat tych książek, nie musicie się z nimi zgadzać, ale mam nadzieję, że udało mi się w jakiś w miarę sensowny sposób uargumentować moje zdanie na temat tych książek, że zrozumiecie gdzieś tam mój punkt widzenia, nawet jeżeli się z nim nie zgadzacie. Na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie mi koniecznie znać, jakie były najgorsze według Was książki, które przeczytaliście w 2020 roku. Ciekawa jestem, czego unikać. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!